Kombiwany to samochody uniwersalne. Zaspokoją oczekiwania każdego. Kierowcy, rodziny, a nawet żony. Ja nazywam się Juliusz Szczalek i powiem Wam, dlaczego te samochody nie są tak świetne, na jakie wyglądają. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Wiecie, że pierwszy Caddy był Golfem pick-upem, a drugi Caddy był Seatem. Dopiero trzeci był Volkswagenem Golfem. To jest piąta generacja tego samochodu i cały czas w zasadzie to jest samochód dostawczy. Bo właśnie taki jest rodowód tego typu samochodów. Olbrzymia przestrzeń ładunkowa, miejsce dla kierowcy i pasażera, no i duży silnik. Co z tego zostało w piątej generacji Volkswagena Caddy? Dokładnie o to samo chodzi, czyli o dużą przestrzeń ładunkową. Ale Volkswagen robi wszystko, żeby ten samochód był jak najbardziej osobowy. Jaka jest konkurencja dla tego auta? Konkurencja jest całkiem pokaźna, bo to jest na przykład Citroen Berlingo z całą rodziną Stellantisa. To jest na przykład Renault Kangoo, czyli Mercedes Citan i pochodne, jak na przykład Nissan Townstar. Na końcu można by wymienić Forda Tourneo Connecta, który tak naprawdę jest Volkswagenem Caddy. Wydawać by się mogło, że uniwersalność tego typu samochodów polega na dużej przestrzeni. Ale nieważne, co by producent robił, to właśnie to dostawcze pochodzenie tego samochodu widać tutaj na każdym kroku. Zobaczcie na przód tego auta. Tutaj wygląda całkiem nieźle, ale jeśli weźmiemy sobie wersję furgon, no to oczywiście mamy do dyspozycji biały lakier i czarne matowe zderzaki. Tutaj to wszystko jest w kolorze nadwozia, więc wygląda jeszcze całkiem nieźle. A nawet ten plaster miodu przypomina ID Buzza, nowoczesnego elektrycznego dostawczaka. Samochód jest całkiem duży. Ma podwójny rozstaw osi, czyli może być w wersji skróconej, która ma 4,5 metra, a rozstaw osi to 2,75, albo prawie 5-metrowe nadwozie z nieco dłuższym o 35 cm rozstawem osi. Kombiwany z natury rzeczy to samochody, w których jest dużo miejsca. Tylko pytanie, czy ja potrzebuję dużo miejsca nad głową. Bo tutaj za kierownicą miejsca jest praktycznie tyle, co w przeciętnym kombi albo w przeciętnym vanie. No tak wygodnie do testowanego samochodu to w Otomoto mi się chyba jeszcze nie wsiadało. Ale co z tego, że wsiada się mi tu wygodnie? A gdzie tu się zamyka? Tu. Jak miejsca w tym samochodzie wcale dużo nie ma. Mamy auto z krótszym rozstawem osi, ale nawet jeśli wybierzecie wersję z dłuższym rozstawem, to tego miejsca tutaj o wiele więcej nie ma, bo powiększa się tak naprawdę przestrzeń ładunkowa. No ale miejsca mam dużo nad głową. Pytanie tylko, czy to jest potrzebne. Nieważne jednak, jak duży rozstaw osi tutaj będzie, albo jaki długi będzie to samochód, najważniejszy parametr to oczywiście pojemność bagażnika. W tym przypadku to aż 750 litrów i jeśli tylko byśmy rozłożyli oparcia drugiego rzędu, do dyspozycji mamy ponad 4000 litrów. Więc trudno się dziwić, że nasz zestaw walizek wchodzi tutaj praktycznie do połowy bagażnika. Cena. No właśnie, w przypadku ceny sprawa się nieco komplikuje, bo musimy oddzielić te wersje furgonów, czyli samochodów dostawczych, od tych samochodów osobowych, czyli kombiwanów. Ten samochód kosztuje 188 tysięcy złotych, ale tak naprawdę Caddy osobowe zaczyna się gdzieś od 135 tysięcy złotych. Górna granica to ponad 217 tysięcy. Nie przypuszczałem, że w samochodzie z 2023 roku znajdę jeszcze dyktę. Kiedyś powiedziałbym, że to jest Volvo, później powiedziałbym, że to jest Dacia, a to jest po prostu Volkswagen Caddy. Takimi nowoczesnymi światłami temu autu nadano trochę nowoczesności. Można się śmiać z jakości, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to przesuwane drzwi sprawdzają się jak nigdzie. Panoramiczny dach ma upodobnić to auto jeszcze bardziej do samochodu osobowego. Natury połączenia kombi z vanem nie da się oszukać. Tutaj wszystko jest plastikowe, do bólu plastikowe, bo ten plastik jest nieprzyjemny i twardy. Zobaczcie, niby jest przyjemna półeczka i świetna, ale położę tu klucze. Na każdym zakręcie będzie tak. Tutaj duży schowek, na pierwszy rzut oka bardzo fajnie, że on jest, ale jeśli tu coś wrzucę, to na każdym zakręcie będzie tak.
więc tutaj rzeczy nie odkładajcie. Mamy miejsce na kubek, a nawet na dwa, jeden i drugi. Mamy coś w rodzaju niedużej półeczki przy lewarku zmiany biegów i mamy pojemnik na nie wiadomo co, bo mój telefon się tutaj nie mieści. W podłokietniku jest schowek, ale niezbyt głęboki. Słoik z Leczo tutaj się nie zmieści. Tradycyjny schowek przed fotelem pasażera jest, też plastikowy do bólu, ale teraz trochę dobrego. Fajne jest rozplanowanie deski rozdzielczej, dużo jest miejsca tutaj, już mówiłem, że to wszystko może tutaj hałasować, ale miejsce na to jest. Przede mną wirtualny kokpit, który niestety jest za dopłatą, a na środku duży wyświetlacz dotykowy. No tak, w tym samochodzie mamy jeszcze do czynienia z tym poprzednim systemem multimedialnym, czyli tym, który ma ten charakterystyczny suwak na dole, jest dość nieintuicyjny i lubi się wieszać. Samo poruszanie nie sprawia większej trudności, mamy ładne ikonki, możemy wejść do ustawień pojazdu, na przykład do ustawień Apple CarPlaya, jeśli sobie go dokupimy dodatkowo, no albo możemy ustawić wszystkich asystentów. Widzieliście? To chwilę zawsze trwa. Tutaj klikamy sobie na poszczególny system i go włączamy lub wyłączamy. A jak trafić na przykład i zmienić ustawienia klimatyzacji? A, możemy zrobić to w ten sposób, przyciskając tutaj przycisk klima albo punkt dotykowy klima, albo przeklikiwać się przez skomplikowane menu. Poniżej dosłownie panel dotykowy z trzema wybranymi przyciskami do szybkiego dostępu. Do klimatyzacji, do systemów asystujących i do asystentów pomagających w parkowaniu. Po lewej stronie kolejny panel, bo przyciski to nie są, panel do zarządzania światłami, światłami przeciwmielnymi i oczywiście podgrzewaniem tylnej szyby. Na kierownicy są tradycyjne przyciski i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie takie przyciski są, oprócz drzwi. Po lewej stronie do obsługi radia głośniej, ciszej oraz tempomatu, a po prawej stronie do przestawiania funkcji w wirtualnym kokpicie. Jeśli z Volkswagena Caddiego będziecie chcieli zrobić samochód bardzo osobowy i kupicie sobie za dopłatą oczywiście duży, szklany, panoramiczny dach, to będziecie musieli pogodzić się z tym, że nie będziecie mieli tutaj pawlacza, czyli takich wygodnych i pojemnych półek nad głową. W kombiwanach siedzi się nieco inaczej niż w typowym kombi, ale też inaczej niż w popularnych SUV-ach. Bo ta pozycja jest niby wysoka, ale niższa niż w SUV-ie, ale wyższa niż w kombi. Więc trochę mam wrażenie, jakbym siedział na stołku, albo bym powiedział po poznańsku na ryczce. Najważniejsze, że oparcie mogę sobie regulować i to zdecydowanie poprawia komfort jazdy. Gdybyśmy mieli samochód z dłuższym rozstawem osi, to kanapę mógłbym przesuwać, no bo przecież mógłbym wybrać sobie również samochód z trzecim rzędem siedzeń. Siedzenia są wygodne, chociaż na takiej nie wyglądają. One nie są jakoś szczególnie miękkie, ale przyjemnie twarde. Tkanina na nich jest, powiedziałbym, że sprawia wrażenie bardzo trwałej. Tunel środkowy nie jest za duży, a jest dostępna przecież wersja z napędem na 4 koła. No i wyposażenie. Można by było przypuszczać, że w takim rodzinnym samochodzie będziemy tutaj mieli całą gamę różnego rodzaju umilaczy podróży. No a co mamy? Mamy tutaj schowki, mamy stolik, którego ja no, akurat wielkim fanem nie jestem, bo się po prostu nie mieszczę, ale jak dzieci tutaj siedzą, no to proszę bardzo, mogą sobie tutaj trzymać na przykład kubek albo coś tam do rysowania. Wszystko oczywiście z mocno twardych plastików. Volkswagen przyzwyczaił nas do tego, że pod maską swoich samochodów oferuje naprawdę bogatą, szeroką gamę jednostek napędowych. A jak jest w przypadku Caddy? A silniki są tak naprawdę tylko dwa. Benzynowy, czterocylindrowy, o pojemności 1,5 i to jest TSI o mocy 114 koni mechanicznych, albo nieśmiertelny diesel dwulitrowe TDI o mocy 102 albo 122 koni mechanicznych. W przypadku wersji Dark Label dostępny jest także samochód z napędem 4Motion, ale jak sprawdzicie sobie w cennikach, jest on niemożliwy do zamówienia w chwili obecnej. Niby pod maską jest wyciszenie, ale zobaczcie, jak firmy szukają oszczędności. Nie ma lakieru? Jest lakier. Nie ma lakieru? Jest. To optymalizacja. Za każdym razem, gdy jadę takim kombiwanem, to mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest samochód, który naprawdę wydaje się uniwersalny. Wygodny, komfortowy, w miarę cichy, dynamiczny. No i jak patrzę na tę przestrzeń z tyłu, mówię, gdybym tylko miał gromadkę dzieci, to na pewno ta gromadka by się tam pomieściła i chętnie by ze mną jeździła. No ale później następuje ten moment, kiedy wsiadasz do tego samochodu
rozglądasz się i mówisz, no niby jest trochę nowocześnie, ale nie za bardzo tak osobowo. Myślę, że wszelkiego rodzaju samochody typu SUV, crossover trochę nas rozpieściły, jeśli chodzi o komfort i jakość wykończenia w kabinie, dlatego w takim samochodzie no jest bardziej spartańsko, ale jest tego wytłumaczenie. To jest tylko po to, żeby na przykład po ciężkiej pracy wziąć szmatę i przetrzeć deskę rozdzielczą, by była ona czysta. Wyobraźcie sobie coś takiego, gdybyśmy mieli tutaj na przykład Alcantarę albo piękny Zamrz. No właśnie, tylko pytanie, czy klienci tych samochodów faktycznie użytkują je w takich trudnych warunkach podczas całego tygodnia, a później na weekend na przykład na wyprawy rodzinne. No chyba jednak nie. Więc tutaj mówimy o naprawdę specyficznych potrzebach. Ale technicznie pod maską mamy tutaj starego, dobrego znajomego, czyli diesla, którym, przyznam się szczerze, dawno nie jeździłem. Diesel, który no oczywiście generuje specyficzny warkot i ten warkot jest tutaj słyszalny, ale znacznie bardziej słyszalny jest niestety szum opływającego powietrza. No bo zobaczcie, ile tej przestrzeni jest, duże okna, duże drzwi, więc wyciszenie tego samochodu nie jest najlepsze. Zresztą, jak tutaj jest głośno, no to zaraz zmierzymy. Ha, półeczka przede mną się przydała, mogłem tutaj odłożyć nasze urządzenie. 90 km na godzinę, 59,2. A przy 140? Zobaczcie sobie w tabelce. Ale mówiąc o komforcie, muszę wspomnieć o dwóch rzeczach, bo zawieszenie jest tutaj Volkswagenowo twarde. Jeśli wybierzecie sobie na przykład któregoś kombiwana francuskiego, na przykład Citroena albo Renault, to one będą zdecydowanie bardziej miękko skonfigurowane. Tutaj to zawieszenie jest takie dość sztywne, ale przyjemne. A jeśli do tego kupicie sobie ergo komfortowe fotele, co pochłonie kolejne 1500 zł, no to jazda na długich dystansach może nawet w tym samochodzie być wygodna. No dobrze, ale może niskie spalanie jest tutaj dużym atutem. I tu akurat niskie spalanie jest faktycznie możliwe do osiągnięcia. Co prawda producent podaje, że to spalanie to jest 5,3 litra na 100 km. Mi nie udało się zejść aż tak nisko, ale poniżej 6 litrów to przy spokojnej jeździe jest wynik, który naprawdę można osiągnąć. A jeśli jeździmy nawet z prędkościami autostradowymi, to 8 litrów też uważam, że jest niezłym wynikiem. Wszystkie wyniki spalania sprawdzicie sobie w tabeli. Wiecie, że Volkswagen nie chwali się, jakie przyspieszenie ma ten samochód? Więc nie wiemy. To jest dla nas wielka tajemnica. Dlatego włączam tryb sport, resetuję moje urządzenie, prawa noga na gaz, puszczam pedał hamulca. Matulu, co tu się dzieje? Ha, dobry, stary, poczciwy diesel. Ale jeszcze setki nie osiągnęliśmy. Jeszcze nie, teraz dopiero. Proszę bardzo. Kto zgadnie? 11,4. Ale jednego nie można Volkswagenowi Caddy odmówić. To jest auto, w którym naprawdę widać wszystko dookoła. Linia okien jest nisko, do przodu jest duża widoczność, bo szyba jest olbrzymia, boczne szyby są duże, a dodatkowo przy słupku A znajduje się mała szybka. Długo się zastanawiałem, zresztą producent Marek też się zastanawiał, po co ona jest. I faktycznie ona sprawia, że ta widoczność w jeździe, szczególnie w mieście, jest zdecydowanie lepsza. No a widoczność do tyłu to już rewelacja. Warto także wspomnieć, że Volkswagen Caddy, chcąc być bardziej osobowy niż dostawczy, jest wyposażony w najróżniejsze systemy bezpieczeństwa, znane oczywiście z osobowych samochodów Volkswagena. Więc jest tutaj system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, jest aktywny tempomat, są systemy ostrzegające przed ewentualną kolizją, więc jeśli mówimy o elektronicznych systemach, to tego jest naprawdę tutaj sporo, co się przydaje, bo na przykład kamera z tyłu to jest bardzo wygodne urządzenie. Reasumując, trzeba naprawdę wykorzystywać samochód do przewożenia wielu dzieciaków, albo wielu osób, albo dużego bagażu, albo po prostu wykorzystywać tego rodzaju samochody w pracy, żeby kupić takie auto i się z niego cieszyć. Moim zdaniem te samochody są niestety skazane na zagładę, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że SUV albo crossover jest równie pojemny co takie auto, a zdecydowanie bardziej komfortowy. Wiem, od razu wszyscy powiedzą, no ale znajdź mi SUV-a albo crossovera, który ma bagażnik o pojemności 750 litrów.
takiego auta nie ma. No ale to są właśnie te potrzeby, jeśli chodzi o przestrzeń bagażową. Warto sobie na sam koniec zadać pytanie, czy te 188 tysięcy, za które kupić można takie auto, można wydać na zupełnie inny samochód, który będzie równie pojemny, ale bardziej komfortowy. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Nauczyciel WF-u zadał dzieciom zadanie, żeby wykonały rowerek. Wszyscy położyli się na plecy, wszyscy mocno pedałują nóżkami, tylko Jasiu siedzi i trzyma nogi nieruchomo. Nauczyciel mówi: Jasiu, a ty co robisz? A Jasiu: jadę z górki. Kedy? Na przykład Opel Berlingo. Opel Berlingo, Citroen Berlingo chyba, nie? Bierz tu łapę, bo ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną. A wiecie, gdzie był produkowany wcześniej tarpan? Tam, gdzie dzisiaj Kelly.